Witam Was tutaj, cześć Ciąsąż i zapraszam Was już teraz na kolejny odcinek z Tramwaj Kierunek Winnica. Tak, najbliższy czas. Od razu mówię, dzisiejszy odcinek ze zdjęciami z drona i na ziemi nie jest we wszystkich akcentach, 100% aktualny, ale zresztą sami zobaczycie. Ale na sam początek, żebym się tutaj nie rozgadał i nie powiedział tego, czego nie powinienem powiedzieć, połączymy się z Sekułem Sekutem. Halo, halo, co tam u Ciebie się dzieje? Dzień dobry, z tej strony Jakub Sekut. Znajdujemy się dzisiaj na Winnicy, a dokładniej na samym środku przyszłego skrzyżowania ulicy Światowida z ulicą Cieszgońską. Przy torach pojawiły się słupy do sieci trakcyjnej. Niestety kable nie są jeszcze podłączone. Na samej ulicy Światowida również wiele się zmieniło. Jezdnia została przełożona na drugą stronę, a stary asfalt, na miejscu starego asfaltu odbywają się prace nad przekopem kanałku. Na spokojnie do biblioteki możecie dojechać, autobusy normalnie kursują. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, Jakub Sykut. No i tak jak Sykut powiedział, trochę się tu pozmieniało, ale po kolei. Jako iż to jest winnica, to zawsze jak jest winnica, mamy mapę. Od razu mówię, mapa nie jest właśnie z tym, co Sykut powiedział, z przekładem na ulicy Światowida, na drugą jezdnię, na jezdnię wschodnią. Niestety nie mamy tego ustawionego, no bo mapy są trochę starsze. Natomiast mogę Was pocieszyć tym, że po świętach się pojawi kolejny odcinek z winnicy. Natomiast, tak czy siak, po kolei. Jak widzimy, mamy mapę. Aviso Maps. I tak, tutaj jest pętla Nowodwory. Najpierw sobie szybko przeanalizujemy mapę, później Wam będę pokazywać mniej więcej jak co i wygląda. W sensie na zdjęciach, oczywiście z drona. To tak, po kolei. Najpierw jak widzimy, mamy tutaj chodnik. I nie wiem, mamy tutaj drugie jezdni. Ale o tym będzie, mam w ogóle dzisiaj dwie ciekawostki. Więc czekajcie do końca, będzie się działo. Jak widzimy, mamy tutaj stare ulice. Był przekładany tutaj jezdnię na drugą stronę. To teraz idzie tędy ulica. I tak, mamy tutaj chodnik, on jest otwarty, w sensie na tyle ile na Białołęce coś może być zamknięte, na tyle jest zamknięty. Czyli i tak wszędzie ludzie wejdą. I to dużo tego będzie widać na wszystkich moich ujęciach, że człowiek jak chce, to pójdzie tam gdzie chce. Zresztą gdybym mieszkał tam na miejscu, pewnie też bym chodził wszędzie, jakby nikogo nie było. Teraz jezdnia jedzie tędy, nie tędy, tu jest plac budowy, to jest właściwie w 100% rozkopane. Mój chodnik, na którym się uczyłem jeździć na rowerze, tak, to dokładnie jest ten chodnik, do rondka przy Nowodworach. Pętli, tam kiedyś było rondko. To było moje miejsce, gdzie się uczyłem jeździć i oczywiście jak zjeżdżałem z Gutki, tak, wspomnienia. Natomiast jezdnia się tutaj kończy i stąd się ciągnie dalej tutaj ulica właśnie Światowida do ulicy Cieszgońskiej i na razie tak to wygląda. Tutaj nic już nie ma, tu mamy torowisko, ono się tutaj całkiem nieźle też pociągnęło już dalej i tu co ciekawe tego nie widać w ogóle, tutaj nie ma, ale tu już jest zrobiona ścieżka asfaltowa, może na ujęciach znaleźć, z tych ujęcia one też są dosyć wieczorne. To już zrobiliśmy, faktycznie są ujęcia, mamy ścieżkę asfaltową, nie jest to jeszcze ostatnia warstwa asfaltu na tej ścieżce rowerowej. Ona się ciągnie aż do właśnie tutaj naszego skrzyżowania z ulicą Leśnej Polanki, ale zawsze coś. Także tak to wygląda. Dalej idąc, jak widzimy, jest już na tej jezdni asfalt, no, nic dziwnego skoro tutaj jest. Niestety jest to czarny asfalt, więc pewnie niedługo się, w sensie niedługo, szybko może się zepsuć. I tu uwaga, ważna zmiana. Ta ulica, jeżeli ktoś nie wie, to jest ulica Grzmalitów. Ta ulica tutaj kiedyś, dawno temu za Głodami, za Lasami, łączyła się z ulicą Grzmalitów, jak nie było tutaj w ogóle ulicy Światowida. Ja tych czasów zamieszłych nie pamiętam, ale wiem, że ulica Światowida z tym przedłużeniem od ulicy Nowodwory to jest dosyć nowa rzecz, tak czy siak. Natomiast tutaj ta ulica, którą ktoś nazwał Dróżka chyba, nie wiem, nie jestem przekonany w 100% czy tak się nazywa, ona tutaj normalnie była, się łączyła, schodziła w dół i tutaj szła dalej. Ale już nigdy więcej. O ile tutaj ten zjazd jeszcze jako taki pozostał awaryjny z tej ze szkoły, to tyle tutaj w dół już nie ma. Tu jest po prostu chodnik, który łączy się z resztą chodnika, a tutaj połączenia oddolnego niestety nie ma. Kolejnym ważnym akcentem naszej budowy, i to dosyć ważnym, o torowisku będę mówić na sam koniec, bo to jest najciekawsze, mamy nasz kanałek. O ile tutaj wody w tym kanałku za mojego życia chyba nigdy nie widziałem, a żyję na odpowiednio długo, to możecie wiedzieć, że tutaj on oczywiście pozostaje i będzie używany. Natomiast, co ważniejsze co do naszego kanałka,
nasza ulica musiała zostać przełożona. To, co mówiłem już odcinek temu, lub dwa odcinki, nie był po prostu zrobiony tutaj ten wielki betonowy kanał, który będzie podtrzymywać jezdnię i tak dalej, aby spokojnie mogło to przejechać jezdnia, torowisko i tak dalej. Dlatego cała jezdnia została przerzucona na tą stronę i od razu mówię, tam fajnie skończy się budowa w tym roku. I dzięki temu jest tutaj po prostu teraz robione połączenie, wybetonowanie i później będzie asfalt przywrócony. Tu będą dwie jezdnie w dwóch stronach, po dwa pasy, przeciętnie, dwa pasy w jedną stronę, dwa pasy w drugą stronę. No i tak to będzie wyglądać, oczywiście tutaj pas do skręcania i takie tam bajery. Jak widzimy, jest tutaj też ścieżka rowerowa, no jeszcze bez asfaltu. Swojego, robiłem tą mapę 4 razy, próbowałem ją wyrenderować. I ostatnim razem, czwartym, poddałem się i zrobiłem po prostu w normalnych wielkościach, czyli 1 cm to nie jest 1 piksel. No i widzimy pikselizację. Normalnie byłoby to ładniejsze, no ale chyba przy takiej częstej odcinkach, gdyby nie map do tej serii, to chyba może być. Natomiast idąc dalej, jak widzimy, tutaj jest nasza górka. No, skarpę możecie zobaczyć na ujęciach zona. Jest to całkiem nieza skarpa, duża. Mam nadzieję, że jakoś ją, no nie wiem, pomalują, coś zrobią. Bo ona ohydnie wygląda. Taka po prostu, jakbyśmy to był fragment starego statku ruin. No nie, mam nadzieję, że to jakoś to będzie wydemontowane. Od góry widzimy sobie kamyczki, są posypane i płotek. No i górka, która właściwie już mało ma co do górki samej. Jej powierzchnia, gdzie to był środek górki, tutaj był taki plac, tu był zjazd rynną, się zjeżdżało. Może jeszcze jako takoś zastał, ale ta bardziej dzika część górki, czyli ta, podziała się gdzieś, nie wiadomo gdzie. Natomiast, żeby górka aż tak bardzo nie wyburzyć, jest tutaj po prostu węższy chodnik, do tego, że tutaj asfalt, będzie tutaj po prostu trakt pieszo-rowerowy przejście i będzie to wszystko asfaltowe, z czego tutaj bardzo się zwęża ten chodnik, droga rowerowa i jak byłaby tu mijanka w tym miejscu, to gwarantuję, że ktoś by musiał wjechać na chodnik. Nie wiem zupełnie oczywiście kto. Dalej tutaj jest już przystanek tramwajowy zrobiony. Natomiast, co ciekawe, są już sypy, ale o tym jeszcze więcej powie Sykut. Mamy tutaj przystanek i na nim aktualnie zatrzymują się autobusy. Od razu mówię, on nie jest dla niepełnosprawnych, nie ma tam miejsc, w których faktycznie można by zobaczyć, że to jest dla niepełnosprawnych, no cóż. Ale też nie jest do tego przystosowany przystanek, on jest tylko tymczasowy. Dalej tutaj sobie odkręcimy właśnie do ulicy naszej Jerzgońskiej, która tak jak kiedyś to była tutaj dojeżdżała po prostu. To teraz sobie fiku miku, no jest to co najmniej ciekawe, powiem wam, jak długo żyję na Białej, w sensie jak długo mieszkałem na Białej, no takich cudów to ja się tutaj nie spodziewałem. Jest to w 100% uwarunkowane tym, że to skrzyżowanie z ulicą Leśnej Polanki nie mogło być przesunięte, bo tu z górka, a jak można, to po prostu się unika tak bliskich skrzyżowań podwójnych. Jeżeli ktoś ogląda moją serię City Skylines, to wie czemu. No więc no. Chodnik tutaj, ten stary zostanie wyburzony, będzie tutaj przejście dolne, tym nowym. Tutaj będzie pas do skręcania, tu jest, był tymczasowy przystanek autobusowy, natomiast ten przystanek jest już funkcjonalny, jest on też tymczasowy oczywiście. I z niego odjeżdżają autobusy, tutaj z przystanku, jeszcze nie pamiętam, czy to się cały czas nazywa... No w teorii cały czas się to nazywa przy tym przystanek jako Grzymalitów, ale możliwe, że to się zmieni ta nazwa przystanku, ponieważ tutaj jest Grzymalitów, co nie? To jest trochę daleko od tych przystanków, chociaż jakby się uprzeć, to nie jest aż tak daleko. To może zmieniam nazwę na Leśnej Polanki, ale zobaczymy. Tak czy siak, tutaj nie wiem, czy będzie przejście. W sensie przejście na pewno będzie, bo wątpię, żebyśmy jako ludzie nie zrobili sobie tutaj tego przejścia od ulicy Grzymalitów, ale nie wiem, czy będzie zrobiony chodnik. Byłoby miło, bo jak było mokro i tam ogólnie były zwykłe piaski, to na monocyklu czy rowerze nie dało się właściwie przejechać. Dalej, jak widzimy, tutaj są ścieżki rowerowe, one po jednej i po drugiej stronie będą zachowane, co bardzo dobre. Niestety, co gorsze, to po tej stronie nie widać przynajmniej na tą chwilę przejść dla pieszych. Mam nadzieję, że to się pojawi, w sensie, że tu będą przejście dla pieszych, bo no byłaby to trochę lipa dojściem do szkoły. Pewnie to jest jakiś błąd jeszcze w architekturze i tak dalej, ale... No, bo tu nawet widać w sumie zakręt dla ścieżki towarowej. Nie, to pewnie będzie, tylko jak byliśmy ostatnio, to jeszcze tego nie było widać z Sykutem. Dalej mamy zjazd tutaj jak dla pasa towarowego. To bardzo ładnie tutaj widać, jeszcze nie mamy asfaltu. No i całe skrzyżowanie. Na skrzyżowaniu są poustawane takie, one nie wiem, są albo wodą, albo wodkami z piaskiem napomponowane, nastawione tutaj takie barykady, żeby nie przejeżdżać źle. Jak widzimy, tutaj też jest od drugiej strony pas towarowy, od razu wjeżdża na ulicę Dzierżgońską. To bardzo miłe, że takie rzeczy tutaj akcesoria dorzucają, bo na ulicy Dzierżgońskiej przydałaby się ścieżka towarowa, ale jak możecie myśleć, nie ma jej w projekcie.
Dalej, jak widzimy, tutaj sobie skręcimy, mamy nasze połączenie z ulicą Leśnej Polanki. I od razu mówię, tutaj są aktualnie trzy pasy, z czego dwa w jedną stronę, dwa jeden w drugą stronę. I ja mam pytanie za 300 punktów, a nawet więcej. Czy ulica Leśnej Polanki będzie w przyszłości otwarta, żeby był przejazd przez las do jakichś osiedli czy innych bajerów? Bo ona jest tak wielka i tak szeroka teraz zrobiona, że naprawdę tutaj aż jest sporo do popisu, powiem tak. Natomiast ścieżki rowerowe są, będą tutaj podłączone ze starym chodnikiem, który nie będę mówić. Tutaj się uczyłem zjeżdżać, na dobrze. I tutaj jak widzimy mamy też połączenie, zjazd, zakręty i tak dalej. Tu niestety nie widzę zejścia chodniku na niższy poziom, znaczy, że nie obniża się przy jezdni, co jest minus i chyba jeszcze nie ma ostatniej warstwy jezdni, bo tutaj jest cały czas dosyć duża górka. Także tak wygląda nasze całe skrzyżowanie, tutaj też będzie przystanek po tej stronie i tu też jest SIP. Widać to bardzo dobrze na ujęciach z drona i ujęciach z dołu zresztą, chyba sami widzicie. Dalej kolejną rzeczą jest tutaj biblioteka nasza. Do biblioteki cały czas jest dojście, jak Sykut powiedział. Z tym, że piesze jest dojście tędy, a nie piesze jest dojazd tędy. Od drugiej strony teraz się wjeżdża. Tutaj z górki jest zjazd i aktualnie to jest dwukierunkowa droga, a w przyszłości będzie tylko ulicy Modlińskiej możliwy wjazd do biblioteki. To minus, nie powiem, że nie, ale w sumie nie spodziewałem się tutaj jakichś cudów. W sensie tutaj mogli zrobić jakieś cuda, ale już niech będzie. No trochę jest to pokręcone. Ale może zrobię tutaj dojazd od drugiej strony tego rondka w przyszłości, czy coś. Także tutaj będą, tu będzie przejazd rowerowy i tu będzie połączenie z tym. Także trochę tych ścieżek rowerowych oczywiście będzie. Tu jest przystanek autobusowy przyszły. No i tak, mamy torowisko. Dochodzimy do już pętli pierwszej, czyli autobusowej. I od razu, ciekawostka. Zdjęcia z drona nocą tutaj. To nie jest tak jak w metrze, że całość się świeci i możecie nastawiać na przykład długi czas naświetlania i później macie rozmazany efekt świateł. Na winnicy to wy musicie ustawić długi czas naświetlania tylko po to, żeby cokolwiek było widać. Bo tam po prostu... Serio, to jest jakieś pole wymarłych. Miasto opuszczone, czy coś. Cały ten plac budowy w nocy to jest po prostu jedna wielka ciemność. Szarość. Czy jak zwał, tak zwał. Także w skrócie nie polecam tutaj przyjeżdżać. Mamy asfalt wylewany powoli i nasze torowisko bambajowe. Tu już się teraz trochę nim zajmiemy. Jest ono, bym powiedział, na zaawansowanym etapie. Jakkolwiek to zabrzmi, to znaczy mamy właściwie na całej trasie od ulicy Dzierżgońskiej do pętli już tramwajowej winnica zrobione całkowicie podlewkę już tutaj betonową i jest tak jakbyśmy już tam chcieli powiedzieć, no to co? Kiedy będzie sadzona trawa? Oczywiście na trawę wątpię, żeby się szybko pojawiła po pierwsze zima, po drugie konwenka tu nie przyjedzie, bo na razie nie ma nawet torów podłączonych, więc musieliby tutaj się z tramwajów albo tutaj z miejsca trochę inaczej ręcznie robić. I teraz ciekawostki, jakie znalazłem teraz na mapie. Jak widzimy, tutaj będzie przystanek tramwajowy, w sensie tu będzie tramwajowy, tu będzie bambajowy, autobusowy, ale to będziemy o tym mówić w kolejnym odcinku. Natomiast tutaj, jak widzimy, jest zatoczka. I trzy odpowiedzi. Albo to będzie parking po prostu samochodowy, albo to będą kopaty techniczne dla pętli. A najprawdopodobniejszą opcją jest to, że tutaj będzie miejsce parkuj i całuj, czyli park and keys, P plus K, że tutaj będziecie się mogli zatrzymać na 3 albo 5 minut, nie pamiętam, zostawić frajera i pojechać dalej samochodem, a drugi będzie szedł do komunikacji. Jest bardzo dobra nowina, że coś takiego na końcu właśnie trasy bambajowej zostało tutaj zrobione. Mam nadzieję, szeroką nadzieję, że coś takiego by powstało po drugiej stronie jezdni, ale jak widzę, nic takiego nie ma. To minus, to duży minus. Jak widzimy, tutaj jest dosyć ładnie tutaj nasza przekładka. Tu jest przyszłość na pętlę tą parkuje. Swoją nogą ta seria będzie się ciągnąć, dopóki nie zobaczymy tutaj końca tej inwestycji. I nie mówię o tej pętli, którą teraz budują, tylko o tej, którą będą tutaj w przyszłości jeszcze budować. Dopóki ta seria tego nie zaczną robić i nie skończy się budowa, to ta seria będzie. Także jeżeli macie tam jakieś, mówiłem, jakieś postanowienia przy końcem tej budowy, no to pewnie wtedy też będą. Jak widzimy, tutaj jest zjazd asfaltowy. Tory są wszędzie właściwie poukładane na tym odcinku, już od Dzierżgońskiej. Tak bym to powiedział. Wszędzie, to znaczy, że nawet tutaj, w tym ostatnim miejscu, gdzie nie było. Poza tym połączeniem, gdzie tutaj asfalt jeszcze powoli robią. Nie wiem w sumie, czemu tutaj tego nie ma, ale może jedno z miejsc przejazdów sobie próbują zostawić. Koniec ulicy Poetów. Wygląda spektakularnie. Czyli miejsce do zawracania. Kropka. I parkingowe ewentualnie. Jest tutaj też przewidziany zjazd rowerowy. No i tyle właściwie bym mógł powiedzieć na ten temat w aktualnej chwili. Tu jest taki jakby chodnik, im się nie zgodził. Tak się przerzuca z jedną stronę na drugą. Tak czy siak, jak widzimy, nasza pętla jest pokaźnych rozmiarów.
To znaczy, jeden tramwaj się tutaj góra zatrzyma, co bardzo dużo minusem, bo prawdopodobnie, i nawet powiem, że na 100%, do tej pętli przez najbliższe 2-3 lata dojedzie tylko dwójka. To tak nie miało wyglądać, tramwaje warszawskie, halo. Natomiast dobrą nowiną jest to, że nie musi to być jazz dwukabinowy albo swing dwukabinowy, w sensie jazz dwukabinowy w Warszawie to jest każdy, ale swing dwukabinowy, bo jest tutaj normalne miejsce do zawracania. Przystanek bambajowy, jeżeli chodzi o poczekanie, jest naprawdę pokaźnych rozmiarów, to znaczy jak dla mnie na oko tu się chyba zmieszczą dwa swingi normalne, no i dwa jazzy od razu. Natomiast minusem tej pętli jest to, jak widzicie, tutaj jest ten odcinek prosty. Tak samo tutaj jest wstęp względnie prosty. Czemu tutaj takie odcinki są? Ponieważ projekt całej inwestycji, jak teraz wam pokażę zdjęcia z mojej ulotki, sprzed x lat, chyba 10, zakładał, że tutaj będą 3 tory dla 3 bambajów różnych, mniej więcej mamy gdzieś taką pętlę, już nie pamiętam, i po prostu tutaj miały być skrzyżowania, zdrotnice, dzięki którym miały tutaj zjeżdżać te tramwaje na poszczególne perony. Nie wiedzieć czemu bambaje warszawskie zrezygnowały z tego podejścia do tego tematu i mamy jeden tor. W sensie, ja wiem, że tam ma być ta w przyszłości jakaś pętla większa i wow, wielkiej w ogóle, ale hello, 17 mogliście tu chociaż dociągnąć, lub cokolwiek innego, naprawdę. To mogą mieć dużo więcej zastosowań w przyszłości, niż tak jak to teraz wygląda. Jak widzimy, oczywiście tory się obydwa ciągną dalej prosto i tutaj to skrzyżowanie jednoznacznie pokazuje nam, że tu w przyszłości coś będzie. No i samo to, jak kończy się ta ulica, też dużo mówi. No, przepraszam bardzo, ale czy tak się kończy normalnie ulica? Totowisko, sieć, chodnik, a dalej tu jest, nie widać tego, tu jest budynek na środku ulicy. Wiadomo, że tutaj będzie w przyszłości połączenie z ulicą Modlińską w postaci ronda, ale to jest dalsze inwestycje. Dalej tutaj będzie połączenie z ulicą Dionizosa, jak widzimy. I to będzie normalne połączenie asfaltowe z chodniczkami. I jak widzimy, jest tutaj pętla autobusowa. I od razu, jak widzicie na zdjęciach z nocy, czyli najnowszych, widać całą pętlę, że, jakby to powiedzieć, jest zabetonowany. W sensie mamy już tam albo to jest asfalt, albo to jest beton, nie wiem, bo w nocy nie widziałem właściwie. Natomiast co jest pewne, to jest to, że pętla autobusowa idzie też do przodu. Nie wiem, jak będzie w ostatecznie wyglądać cała pętla, bo pętla autobusowa najmniej na ten temat wiem. Zawsze był jeden schemat, który nie wyglądał zbyt apetycznie, ale sądzę, że pętla będzie pod sam koniec na wtedy całkiem nieźle wyglądać. Do niej nie będzie zbyt dużo ciekawych rzeczy i też nie przewiduję, że ktoś jest ciekawy parkingów jakichś ciekawych autobusowych, w sensie rowerowych. I dalej, ciekawostki tutaj ja wiem, to jest to, że tutaj ulica Poetów i właśnie pętla autobusowa, no ewidentnie widać, żeby tu się aż prosiło z połączeniem z tą ulicą, w sensie tutaj jakieś takie połączenie na przykład do ulicy Poetów i byłby idealny, świetny przejazd, co nie? No to też się prosi, żeby Poetów miał jakąś kontynuację. Oczywiście chyba nie może wam tłumaczyć, że nie ma tutaj w planach połączenia, to ma być zakończenie tej ulicy i heja, i tyle. Nie wiem do końca, jak to będzie wyglądać, raczej wątpię. Ja po prostu powiem tak, raczej wątpię. Tak samo tutaj z ulicą Tłuchowską, od tej strony faktycznie będzie połączenie tutaj, natomiast od tej strony nie zapowiada się. Tu po prostu będzie tak, jak to wygląda, bez żadnego połączenia. No i teraz jeszcze tylko wrócę do tego torowiska. Po tej stronie nie torowisko, jak mówiłem, tutaj czeka na przebicie tego kanałka i w większości miejsc jest już też gotowe na właściwie końcowe betonowanie. Tutaj jeszcze, jak widać, jest potrzebne betonowanie, a w tych miejscach, gdzie tu się kończyły tory dawno temu za górami i za lasami, no to już wiemy, jak to wygląda. Ponadto, jak widać na zdjęciach nocnych, mamy też ujęcia już, że są słupy od kabli sieci trakcyjnej. One stoją, prawie wszystkie z tego, co widziałem, przynajmniej na tym odcinku tutaj do ulicy Dzierżgońskiej. Natomiast nie przywiązywałby do nich wagi, bo dopóki na nich nie będzie kabli, a w to wątpię, żeby się szybko pojawiło, chociaż wtedy tramwaje mogłyby zrobić swój własny film i powiedzieć, że w końcu kable wiszą, no to na razie nie przewiduję, żeby się tutaj zbyt szybko pojawiły, więc nawet ekscesji ładnie wyglądają, to są na pewno z klasycznego typu, jak w całej Warszawie. No i teraz przechodzimy do ciekawostki. Dzięki Avizo za połączenie. Dzisiaj przeszykowaliśmy dla was aż dwie ciekawostki. Znajdujemy się na tymczasowym przystanku autobusowym, który w przyszłości będzie przystankiem tramwajowym. Jak widzicie, informacje nade mną od SIP-u już wkrótce będą działać. Znajdujemy się na końcu dwupasmowej ulicy Światowida. To, co widzicie za mną, to druga jezdnia, która nagle się urywa.
Czy zostanie kiedykolwiek ona otworzona? Tego nie wiemy. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, Jakub Sykut. Ja uciekam, bo sprawy wzywają już. Koniec, koniec. No i dziękujemy Sykucie. To byłoby na tyle z dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie być cały czas na bieżąco z tramwajem na winnicę, metrem i wszystkimi moimi seriami, kliknijcie subskrybuj ten dziwny dzwoneczek. No i co dużo nie mówić. Kolejny odcinek z winnicy pojawi się po świętach, ale w tym roku, od razu mówię. I możliwe, że jakoś w podobnym czasie się pojawi, w sensie pewnie jeszcze jeden odcinek z metra na Bemowie ma się pojawić w tym miesiącu. Ale nie powiem Wam kiedy, bo skłamałbym, mówiąc, że wiem, kiedy to będzie. Natomiast winnica na pewno się jeszcze jedna pojawi. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. To będzie coś z Sykutem. Cześć!